taka na... Dzisiejszy dzień zamierzam spędzić jako Jennie z Blackpink. Pomysł na ten filmik wziął się stąd, że pewnego pięknego dnia obejrzałam sobie na YouTubie film, gdzie inny YouTuber próbował spędzić dzień jako Harry Styles. I on próbował się ubierać jak Harry Styles, wyglądać, jeżeli chodzi na przykład o fryzurę, jak Harry Styles, jeść jak Harry Styles, robił to, co lubi robić Harry Styles i po prostu próbował nim w jakimś stopniu być, więc uznałam, że całkiem dobrym pomysłem jest zrobienie takiego filmu, ale w wersji K-popowej, a jako, że po pierwsze lubię Jennie z Blackpink, jest moją gwiazdką, po drugie jestem dziewczyną, to uznałam, że łatwiej będzie odwzorować jakąś K-popową idolkę, no i padłem na Jennie. I tak oto zamierzam spędzić dzień, bo zrobiłam ogromny research na temat Jennie, czyli co lubi, co je, czego nie lubi, czego nie je, jak wygląda, czym się maluje, czego używa, co robi w wolnym czasie, więc zamierzam to jakoś, jak mi się w miarę możliwości uda, wszystkie informacje zamierzam wykorzystać w tym filmiku i zobaczyć, jak powinien, albo jak wygląda, a przynajmniej jak mi się wydaje, że wygląda typowy dzień z życia Jennie. Swój dzień, a raczej dzień jako Jennie, rozpoczęłam od pójścia do łazienki i od umycia twarzy i wyczytałam, że Jennie za bardzo nie używa jakiejś ogromnej ilości kosmetyków, jeżeli chodzi o mycie twarzy, tylko takie, które nawilżają, więc wybrałam piankę oczyszczającą, która jednocześnie nawilża i z tego co wyczytałam, bo szukałam właśnie jakichś kosmetyków, których ona używa, żeby zrobić na przykład maseczkę albo cokolwiek takiego innego, to wyczytałam, że ona w ostatnim czasie nie używa za bardzo maseczek, ponieważ skupia się na diecie i skupia się na piciu ogromnej ilości wody, więc to jest dla niej najważniejsze. Jak się pije dużo wody, to wtedy skóra cera jest idealna, a jeżeli chodzi o tę dietę, to zamierzam ją też wprowadzić do swojego dzisiejszego życia, więc zaraz zacznę, chociaż już w sumie w jakimś stopniu zaczęłam, zaraz zaczniemy od śniadania, ale zanim przejdziemy do kuchni, to wam powiem, co mam na twarzy i otóż, ja się zbliżę. Więc to jest makijaż Jennie z Kill This Love. Mam nadzieję, że jest w jakimś stopniu podobny. Starałam się, więc tym się inspirowałam. Ale mam jeszcze całkiem sporo looków na dziś, ale to później. Zaczynamy od śniadania i Jennie zawsze na śniadanie robi sobie smoothie oczyszczające z toksyn ze świeżych owoców. Szukałam w internecie przepisu na smoothie detox i znalazłam taki, który się składa z cytryny, grejpfruta i awokado. Awokado jest tutaj super ważne, bo Jennie w swojej diecie dołącza awokado dosłownie do wszystkiego, do sałatek, do kanapek i do smoothie, czyli jakby to awokado jest wszędzie obecne. Zacznę od przekrojenia grejpfruta na pół i wycisnę z niego sok. Nie wiem, ile tego grejpfruta mam wziąć, więc wezmę całego, wezmę też całą cytrynę i całe awokado. Zobaczymy, co z tego wyniknie. I ja grejpfruta też nie lubię, za cytryną nie przepadam. Awokado nie lubię w takiej postaci, więc życzcie mi powodzenia. Cytrynę dodajemy. Biorę moje ukochane awokado i miąższ włożę tutaj. I do awokado doleję ten wyciśnięty chwilę wcześniej sok. Zmiksowałam wszystkie składniki sprytnie w smoothie makerze i efekt wygląda tak. Wygląda bardzo zdrowo. Mam swoje śniadanie, więc zobaczymy, jak to smakuje. Jako, że dziś jest ten dzień, kiedy kocham awokado i kocham grejpfruty i kocham cytryny, to stwierdzam, że to jest najlepszy smoothie w moim życiu w sumie. Bardzo dobre, polecam. Na dowód, pusta szklanka. Jako, że zjadłam już śniadanie, makijaż mam gotowy, to pora się ogarnąć i pokażę wam kilka stylówek inspirowanych stylówkami Jennie. Więc tutaj mamy look inspirowany wyglądem Jennie w Kill This Love i powiem szczerze, że powinnam mieć tutaj białe spodenki, ale ostatnio przytyła mi to całkiem sporo, więc się w te białe spodenki nie zmieściłam. Więc ten look Jennie, który próbowałam odwzorować, wygląda tak. Jeżeli chodzi o ten crop top na górze, to moja wersja prezentuje się tak. Próbowałam znaleźć coś podobnego, co ma mniej więcej podobny vibe, więc mam nadzieję, że mi się udało przynajmniej w tej wersji. Kolejna rzecz to są białe spodenki, o których przed chwilą wspominałam i taki pasek, więc też próbowałam to jakoś odwzorować, udało mi się znaleźć coś takiego, taką opaskę na udo. Więc ta wersja, moja wersja wygląda tak. I ostatnia rzecz, którą w sumie najmniej widać, to są jej buty. Jennie uwielbia kozaki. Ja mam wrażenie, że ja widzę ją non-stop w kozakach, więc też postanowiłam założyć do tego outfitu swoje kozaki. Jeszcze jedna ważna rzecz, czyli warkocz. Mój co prawda nie jest aż tak długi jak jej, ale
próbowałam. Fun fact jest taki, że coś chyba poszło nie tak, bo patrząc na to zdjęcie, które przed chwilą wam pokazałam, to koniec końców bardziej wyglądam jak Lisa niż jak Jenny, ale jednak się starałam i w sumie miałam fun wybierając te ciuchy, więc przechodzimy do następnej stylówki. I look numer 2, inspirowany sesją zdjęciową Jenny. Nie do końca tak te ciuchy wyglądają jak w przypadku Jenny. Ja miałam swoją własną wersję, więc mam nadzieję, że wygląda dobrze. I teraz widzicie, jak bardzo ten look jest naciągany, ale musicie przyznać, że spódniczka jest w jakimś stopniu podobna, chociaż zdradzę wam sekret, bo moja spódniczka to tak naprawdę spodenki, ale nie mówcie nikomu. No i jeżeli chodzi o bluzkę, to w sumie jest prawie identyczna, tylko Jenny ma jeszcze rękawki, a ja ich nie posiadam. Wspomniałam wam chwilę temu, że Jenny ciągle chodzi w kozakach i to jest na to dowód. I pewnie się pytacie, jakie kozaki ty widzisz na tym zdjęciu. Otóż tu jest kawałek kozaka. Chciałam bardzo odtworzyć tę stylówkę, bo Jenny ma taki włochaty sweter i ja też mam taki włochaty sweter, ale uznałam, że zakładanie go w takiej temperaturze to jest naprawdę zły pomysł, więc po prostu przejdę do kolejnej stylówki. I kolejna stylówka i kolejny raz widzę Jenny w kozakach, więc chyba dzisiaj ich już nie zdejmę. Do tego krótkie spodenki, t-shirt, skóra, kabaretki. A tak, w takiej wersji prezentuję się ja i muszę przyznać, że jak dotąd to chyba ta stylówka podoba mi się najbardziej, ale dajcie mi znać, w której jak dotąd wyglądałam najlepiej. Jeszcze jeden look na dziś, w sumie ostatni, ponieważ znalazłam w internecie takie sportowe wydanie Jenny i to jest chyba zdjęcie w ogóle z sali gimnastycznej albo z jakiegoś stadionu. Ona ma na sobie biały crop top, cargo spodnie i do tego białe buty. A jeżeli chodzi o mnie, to miałam taki crop top, do tego miałam swoje ulubione cargo spodnie i też białe sportowe buty, więc pasuje idealnie. I do tego jeszcze kitka i w życiu mnie nie widzieliście w takiej wersji na tym kanale. W życiu nie pokazałam chyba twarzy w takim stopniu jak teraz, chociaż nie. Skłamała, ponieważ we vlogu z wizyty u fryzjera pokazałam jeszcze więcej twarzy, ale dajcie mi znać, jak się prezentuję w ogóle w kucyku, jak się prezentuję w warkoczu i czy powinnam się tak czesać częściej, bo ja nie jestem do tego przekonana, ale to wy jesteście od oceniania, a nie ja. A teraz idę na miasto. Przygotowałam też bardzo dużo kulczyków, bo Jenny ma ich całkiem sporo, chyba z tego co pamiętam 5 w jednym uchu, ja mam 5 w sumie, więc uznałam, że powtykam sobie wszystkie kolczyki do uszu, bo dawno w sumie tego nie robiłam, a jeżeli chodzi o te długie kolczyki z napisem Crush, to jest taka moja tania wersja kolczyków Jenny z Coco Chanel. Więc jadę teraz do miasta, ponieważ najwyższa pora zjeść coś bardziej pożywnego niż samo smoothie z owoców, więc trzeba zjeść obiad. I ja jako ja, czyli ja jako Karol, ogólnie poszłam na pizzę, ale jak się okazuje, Jenny nienawidzi pizzy, więc muszę zjeść coś jako Jenny, co Jenny lubi. Jak się okazuje, Jenny uwielbia koreańskie jedzenie, więc muszę znaleźć koreańskie jedzenie. Idźmy coś znaleźć. To już jest kolejny taki vlog na tym kanale, typu właśnie jakiś taki całodniowy albo całotygodniowy challenge, który sprawia, że w sumie odkrywamy albo nowe miejsca, albo nowe produkty, tak jak w przypadku filmu o skincare BTS odkryłam nowe produkty, nowe kosmetyki, które były naprawdę świetne. A teraz jedziemy przy okazji nagrywania dnia Jenny, jedziemy do restauracji, w której nigdy nie byłyśmy, więc to jest super. I przy okazji też nowe stylowe, bo co prawda ta z skórzaną kurtką mi się podobała najbardziej, ale jest 30 stopni ponad, więc nie sposób było w ogóle w tym wyjść. Ale ta, którą wybrałam, taka jest. I w sumie chyba najwygodniejsza, więc teraz idziemy do restauracji. I wchodzę tutaj. Dostałam już menu, jeżeli chodzi o koreańską część tej restauracji. To jest na przykład kimchi guk, czyli ostra koreańska zupa z marynowaną kapustą pekińską kimchi. Jest też białe kimchi. Jeżeli chodzi o naszą stronę, to oczywiście tradycyjnie KFC, czyli Korean Fried Chicken, jest to z moich ulubionych i rozważam, jeżeli chodzi o to. Oprócz tego jest jeszcze na następnej stronie kimchi fries, czyli frytki z kimchi i frytki z KFC. A jakby ktoś chciał, to jest jeszcze kimchi z brzuchem. Zdecydowanie kimchi, które nie było na diecie. Udało się już coś wybrać? Udało się. Proszę KFC. Dobra. Do tego kimchi fries. Lemoniadę gruszkową i zieloną herbatę z aloesem. Mamy już część swojego zamówienia i to jest zielona herbata z aloesem, jako że Jenny pije bardzo dużo zielonej herbaty, bo jest zdrowa. Ale to nie oznacza, że druga zamówiona rzecz wcale nie jest zdrowa, ponieważ tu jest lemoniada gruszkowa, która nie dość, że wygląda pięknie, to zdradzę wam sekret, już trochę nadpiłam, jest genialna. I mam już
pierwszą potrawę, czyli frytki z kimchi. I chwilę później jest i Korean Fried Chicken. Frytka z kimchi. Chciałam powiedzieć bardzo ostra. Potem uznałam, że jednak nie. A potem poczułam, że chcę więcej wiedzy. Zastanawiałam się przez chwilę, jak tego spróbować, bo to są takie dwie jakby trochę bułki. Raczej pałeczkami się nie da, więc muszę sięgnąć po widelec i po nóż. Udało mi się wziąć trochę. Jak określilibyście najlepszego kurczaka w waszym życiu? Dzięki Jenny, serio. Jako, że jestem tutaj z Ann, która w dzisiejszym filmiku pełni rolę kamerawoman, to przełożyłam to na drugi talerz, żebyśmy mogły to jakoś logicznie zjeść. A oprócz kurczaka jest natka pietruszki, z tego co widzę. Jest kapusta i chyba rukola. Obiad już był, talerze są puste, więc pora na taki mini deserek, ale zaraz zobaczcie, co to będzie. Idę teraz na przed chwilą wspomniany deser i jeżeli ktoś z was jest z Łodzi, ewentualnie był kiedykolwiek z Łodzi, to prawdopodobnie zauważy, że jestem teraz na Piotrkowskiej, czyli jednej z najdłuższych ulic handlowych w całej Europie. I ciekawostka jest taka, bo widziałam, że ostatnio wiele osób pytało, czy jesteśmy z Łodzi, czy ja mieszkam w Łodzi. I nie, ja nie mieszkam w Łodzi, ja mieszkam w Warszawie, Ann mieszka w Łodzi, ale studiowałyśmy razem w Łodzi, dlatego jestem tu tak często. Poza tym przyjeżdżam do Ani, nagrywamy film, więc to jest całkiem logiczne. Ale teraz idziemy na deser i tym deserem, zdradzę wam od razu, będą lody. Bo jak się okazuje, Jenny, czyli ja, uwielbiam lody, a szczególnie na bazie mleka, więc poszukam właśnie takich lodów naturalnych. Lody? To są lody Ani? To są lody moje. Czyli ja mam ciasteczko na dole, bo nie mogłam się oprzeć, i śmietankowe na górze, a Ann ma kokosowe z czekoladą i ciasteczko. A to są, jak widać, lody naturalne, więc wszystko się zgadza. W ogóle to jest idealny moment na kupienie sobie lodów, ponieważ Blackpink miał ostatnio comeback z Selena Gomez z piosenką Ice Cream, więc idealnie się składa. Co nie zmienia faktu, że nawiązując w ogóle do samej piosenki, to może przy pierwszym przesłuchaniu jakoś nie za bardzo mi wpadła w ucho, ale potem uznałam, że to jest taka lekka, popowa, fajna, kolorowa piosenka i w sumie mi się podoba. Dajcie znać, czy wam też. Na Instagramie Jenny w ogóle jest takie zdjęcie z identycznymi lodami, nieskromnie stwierdzę, z identycznymi. Więc jako, że jestem Jenny, to potrzebuję identyczne zdjęcie, ale ja mam tutaj kryzys lodowy, a raczej nie lodowy, bo już ciekły. Oczekiwania kontra rzeczywistość. Powiem wam, że chyba coś nie wyszło z każdej możliwej strony, ale trudno. Mi się topił lód, jej też się topił lód. Próbowałam. Był już deser, były już lody, więc teraz pora na kawę, bo Jenny na swoim Instagramie ma zaskakująco dużo zdjęć z kawą, więc pora napić się kawy, a ja dzisiaj jeszcze kawy nie piłam, więc idziemy. A po drodze znalazła mnie dorożca. Chciałam odwzorować konkretnie to zdjęcie, szczególnie, że siedzimy my przy ulicy, więc mamy predyspozycję do zrobienia identycznego zdjęcia. Tak, żeby wyglądało mniej więcej tak samo, albo przynajmniej podobnie, chociaż mi się szklanka nie zgadza. Więc moja wersja wygląda tak. Trochę inaczej, trochę inna kawa, ale nadal podobnie. Kawa wypita, więc wracam do domu. Jako ostatni etap dzisiejszego dnia, chociaż w sumie jak się tak zastanowię, to generalnie powinnam chyba od tego zacząć dzień. Ale coś poszło nie tak, tylko to ja, to ja. Więc generalnie na dopełnienie dzisiejszego dnia powinnam sobie zrobić mały workout, więc mam tutaj karimatę. I jeżeli chodzi o Jenny, to w internecie wyczytałam, że ona robi takie rzeczy, czyli tak zwana flying yoga, a do tego jeszcze pilates. Niestety ja tak nie umiem, poza tym nie mogę się powiesić pod sufitem, bo prawdopodobnie by się zarwał, więc muszę wymyślić coś innego, coś prostszego, ale nadal będzie workout, więc... W jednym z moich ostatnich filmów na kanale usłyszeliście, że jestem astmatykiem. W związku z tym nigdy nie ćwiczyłam na WF-ie. Więc teraz łapka w górę na zachętę dla osoby, która nigdy nie ćwiczyła na WF-ie, a jednak się stara.
więc jakoś daję radę. I mój dzień jako Jenny dobiega końca, ale zanim pójdę spać, zanim zakończę tego vloga, to jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze sałatka, która jest moją kolacją, która wygląda tak. Musicie przyznać, że jest przepiękna. I ona się składa z awokado, bo z czego by innego, zgodnie z tym, co powiedziałam na początku tego filmu. Jenny je bardzo dużo awokado w przeciągu całego dnia, i czy to w smoothie, czy w sałatkach, czy na kanapkę, czy gdziekolwiek indziej. Więc awokado, do tego pomidor, ogórek i sałata. Pora na Netflixa, bo Jenny w wolnej chwili ogląda Netflixa, zresztą chyba prawdopodobnie jak my wszyscy. I my też oglądamy Netflixa w wolnej chwili, ale jeżeli chodzi o ulubione filmy Jenny na Netflixie i ogólnie, to dowiedziałam się, że Jenny lubi bardzo romanse. A my z kolei, w ogóle jestem dwoma osobami w jednym momencie, a my z kolei na Netflixie ostatnio oglądamy Meteor Garden, czyli chińską wersję Hana Yoridango, która jest japońską wersją Boys Over Flowers, czyli jedno z kultowych dram, jakie w ogóle kiedykolwiek powstały. Oryginał jest japoński, jest na podstawie mangi i to jest jedna z moich ulubionych dram. I oglądałam wersję japońską, koreańską, tajwańską, teraz oglądamy wersję chińską, jest po prostu przecudowna. Więc taki romans, ale nie do końca, wiecie jak to wygląda z dramami, więc jak coś, to polecam jak najbardziej. I dajcie mi znać, jakie są jeszcze inne dobre dramy do obejrzenia. I zbliżamy się do końca tego vloga, do końca tego dnia, bo już jest naprawdę, naprawdę bardzo późno. Mi się strasznie podobało, jeżeli chodzi o w ogóle bycie Jenny. Ja wiem, że nie jestem Jenny, ale przynajmniej się starałam jakoś odwzorować to wszystko, co ona lubi, to co robi, jak się ubiera, co je, jeżeli chodzi o jej dietę. I jeżeli chodzi o tę dietę, to mi się bardzo spodobała, bo uważam, że jest zdrowa. To nie jest taka dieta jak typowe diety k-popowych idolek, które się po prostu głodzą, jedzą, nie wiem, jedno jajko dziennie przez tydzień, tak się po prostu nie da żyć. Tylko to jest coś naprawdę zdrowego, co dostarcza wam wartości odżywczych, poza tym jeszcze bardzo dużo wody, więc pamiętajcie, pijcie wodę. I to jest też rzecz, którą chciałabym przetestować, więc jeżeli jesteście zainteresowani takim filmem, gdzie przez tydzień robię sobie dietę Jenny i później po tygodniu sprawdzam efekty, to dajcie mi znać w komentarzach, oczywiście łapki w górę. I to był w sumie taki dzień bycia Jenny z Blackpink, ale nie do końca będąc Jenny z Blackpink, bo troszeczkę skillsów mi brakuje, na przykład nie rapuję, nie śpiewam, nie tańczę i w ogóle, także właściwie to wszystkiego mi brakuje w tym momencie, jak tak sobie podsumuję swoje własne życie, ale mam nadzieję, że wam się podobało i na pewno zauważyliście na początku tego filmiku takie fajne urządzenie, które było w łazience, które wyglądało mniej więcej tak. I my w sumie rzadko coś reklamujemy w filmach, więc mam nadzieję, że udało nam się wpleść ten produkt w miarę naturalnie. Także nie zauważyliście w sumie, że to jest reklama, jednak była to reklama. I to jest automatyczny podajnik mydła z firmy Simple Way, który działa na ruch. Ma czujnik ruchu, podstawiacie dłoń, tak jak widzieliście to na filmiku, i od razu wylatuje ze środka taka pianka, co nie zmienia faktu, że w środku jest mydło w płynie, a dzięki temu, nazwę to wprost, dispenserowi, to mydło zamienia się w piankę, dlatego to jest takie wydajne. Ale polecę też mydło, i mówię tutaj całkiem serio, a nie ze względu na to, że to jest film sponsorowany, bo to mydło po pierwsze pachnie genialnie, cytrusowo, kwiatowo, dwa w jednym, a po drugie sprawia, przynajmniej w moim mniemaniu, sprawia, że skóra jest naprawdę miękka. A poza tym wiemy, jakie mamy czasy, więc mycie rąk jest super ważne. Ogólnie, jeżeli byście byli zainteresowani, to wszystkie linki znajdziecie tam na dole w opisie, jak zawsze. W oryginalnej cenie ten produkt kosztuje prawie $30. Obecnie w tym momencie jest na przecenie i kosztuje $19, ale z naszym kodem, który znajdziecie w opisie, dostaniecie dodatkowe $3 zniżki, więc generalnie możecie sobie zdobyć taki dispenser za troszeczkę ponad 16 dolców. Więc jeżeli chcecie, to zajrzyjcie sobie do opisu, a ja podsumowując ten film, mi się podobało, mam nadzieję, że wam też, więc jeżeli wam się podobało, to łapki w górę, oczywiście zasubskrybujcie kanał tam na dole pode mną i zostawcie w komentarz, jakie filmy jeszcze chcielibyście zobaczyć, albo na przykład w kogo powinnam się wcielić w kolejnym odcinku. I ja doskonale wiem, jaka jest odpowiedź i moja odpowiedź na wasze prośby brzmi: oczywiście. A teraz idę oglądać Top Model. Do zobaczenia w następnym filmiku.